zaczęły tnieć plusz aktyw. Zobaczycie. Wśród tandety. Problem zimnych stóp i dłoni. O, widzę, że około połowy osób na sali. Co mamy w tym robić? Telewizja WTK, portal e-Poznań oraz SK-ROK. Po reklamie. Tęga zima i problemy. Nawet dobę może potrwać usuwanie awarii ciepłowniczej w Piotrkowie 12. Dążymy do prawdy. Tomasz Sekielski zaprasza na swój nowy program. Już dziś o 20.20 w telewizyjnej jedynce. Po prostu program Tomasza Sekielskiego. Prawda, która czekała na odkrycie. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest wtorek, 22 stycznia, minęła 11. Serwis przedstawi Benjamin Filip. Kłopotów na drogach ciąg dalszy, za to na lotniskach sytuacja wraca do normy. Za chwilę kolejny zimowy raport. Projekt ustawy gotowy. 31 stycznia minister edukacji przedstawi propozycję zmian w karcie nauczyciela. W lutym premier Litwy przyjedzie do Polski, spotka się z prezydentem i ministrem spraw zagranicznych. Zima. Jest raport w SC-ROK. Informacje TOK FM. Dalsze problemów z nadal egzaminem teoretycznym z powodu wychłodzeń. Tak jest, 40 półgosolarek. Wszystkie drogi krajowe w regionie są przejezdne. Z powodu awarii sieci energetycznej. Zakończyło się to. W Prabutach na Pomorzu zginęły w nim 3 osoby. Potencjometr troszeczkę trzeszczy. Ognia, wszystko precyzyjnie wyjaśni jednak dopiero prokuratorskie śledztwo. Funkcjonariusze oglądają już miejsce zdarzenia. Pożar wybuchł około 2 w nocy. Mieszkanie na pod... Przeżyli, 7 osób uciekło od razu po wybuchu pożaru.